Święta są, świąteczny sweterek, Star Warsowy, prawda Koko? O, tu macie jej ogon. A to Koko jest. Chodź tu, Kokoś. Chodź, zostaw podkładkę. Przywitaj się. To jest nasza córka, Łosiona. Piękna, co nie? Dobra. Przegląd listopada, let's go. Cyber Monday, Amazon is reporting 1,000 items were purchased per second on Black Friday. Joining us right now from Amazon's Fulfillment Center in Robbinsville, New Jersey, with more on operations this holiday shopping season is Beryl Tomei, Amazon's VP. 1000 sprzedaży na sekundę. Tak w tym momencie wygląda portfel. Jak widzicie, ponad $300 więcej od ostatniej aktualizacji. Bardzo, bardzo, bardzo zielono na pierwszej stronie naszego portfela. Drobnymi tak naprawdę zostało porzucone. $25 w Amazona, $25 w Apple'a. Co tam jeszcze zostało rzucone? Regularnie w krypto, bo teraz portfel się będzie rozpędzać. Mam nadzieję przez to, że te większe wpłaty w krypto są. Ale to w styczniu będę pokazywać. Powiedzmy, projekcik zrobiłem, regularne uśrednianie. Ci co wiedzą, ci co oglądają, to wiedzą o co chodzi. Ci co są na grupkach, też wiedzą o co chodzi. Także lecimy dalej. Texas Roadhouse, bardzo fajny plusik. Wszystkie złe newsy chyba już zupełnie poszły w niepamięć. S&P 500 robi kolejny all time high. Jesteśmy już jakieś na tym konkretnym zakupie, tak, 14%. Mastercard na plus, Main Street Capital na plus, Microsoft, SCHD. A wiecie czemu SCHD jest na plus? Bo Papa Pal, Jerome Pal zapowiedział, że wszystkie jakieś podwyżki, nie podwyżki będą wstrzymane, co bardzo byczo zadziałało na rynek. QILD również na plus, ale jest to pozycja, którą prawdopodobnie będziemy sprzedawać w portfelu. Poczekamy jeszcze do kolejnej dywidendy, no i chyba się będzie trzeba pożegnać z tą pozycją. Mamy $273, z czego $32 to dywidenda. Bardzo fajnie, spoko, ale można trochę lepiej, myślę, z tym kapitałem. Już widzę po ostatnich działaniach coś na pewno zrobić. Procter Gamble, dołek, myślę, znaczy dołek, lokalny dołek. Myślę, że można coś tam sobie zacząć uśredniać. Reality Income wychodzi na prostą. Altria na minus, ale wychodzi, myślę, z tego dołka. Mimo wszystko jest dobry moment na uśrednianie. Cardano również wychodzi z dołka, ale zobaczcie, jak to fajnie wygląda. 130%, oczywiście tutaj mamy sporo minusów, tak? Nie ukrywamy tego, ale te dwa zakupy bardzo mocno nadrabiają ten minus z portfela. O krypto się nie będę rozgadywać, bo tak jak mówię, tutaj w comiesięcznym przeglądzie portfela raczej skupiam się na akcjach, na ETF-ach. Krypto to na inne odcinki będzie od stycznia. Myślę, że też taką serię o kryptowalutach delikatnie, bo delikatnie jestem specjalistą, ale coś tam się wypowiem. Nie wiem, ale się wypowiem. Listopad zakończyliśmy prawie na 8% na plus, co czyni to drugim najlepszym miesiącem w tym roku. Grudzień powoli goni drugi najlepszy miesiąc. Zobaczymy, co przyniesie w tak zwany spot ETF na Bitcoina już tutaj za rogiem. 10-14 stycznia, nie pamiętam dokładnie daty, ma być weryfikacja. Ma być potwierdzenie spot ETF na Bitcoina, co
prawdopodobnie może jeszcze cenę nam trochę wybić, chociaż wydaje mi się, że cena Bitcoina jest już wliczona w ten spot ETF, jest już wliczony w cenę Bitcoina, więc tutaj nie będzie jakiegoś zaskoczenia. Myślę, że wszyscy już wiedzą, że to będzie. To jest tylko kwestia tego czasu tak naprawdę, żeby to oficjalnie zatwierdzić. Jak wygląda nasz portfel stricte dywidendowo-akcyjny? Jesteśmy na plusie, drobną kwotę, natomiast mnie to bardzo cieszy, bo portfel zaczyna naprawdę się, moim zdaniem, powoli, bo powoli rozpędzać. Przypominam, że z początkiem roku wartość portfela miała dosłownie, no, niech będzie 1000 dolarów, co moim zdaniem, jak na początkującą osobę, bardzo fajnie to wygląda. Wiadomo, że na razie większość to są wpłaty, później dopiero ten portfel będzie rósł. Zobaczmy sobie, jak to wygląda dividend yield. I to, o czym mówiłem na początku, będę starał się zbijać tą dywidendę mimo wszystko w dół. Mamy Altria, która podnosi tą dywidendę, mamy QILD, którego tak naprawdę w tym roku chyba w ogóle nie kupiliśmy do portfela, a wręcz w 2024 roku prawdopodobnie się już pożegnamy z tym ETF-em. Grudniowy zakładany zysk z dywidend to 15 dolarów, 14,5 dolara. Już część dywidend otrzymaliśmy, nawet w zasadzie połowę tej wartości od SCHD. Bardzo fajna dywidenda, to już jest 7 dolarów. Będą oczywiście dodatkowe dokupywane, a średnia już dywidenda wyliczona, jeśli byśmy na ten moment mieli wszystko dostać, to jest 185 dolarów. I plany mieliśmy, żeby tyle dostać. Na ten rok nie udało się, osiągnęliśmy połowę tego, ale cieszy mnie, że już wiem, że przynajmniej tyle będziemy mieć w przyszłym roku, czyli podwoimy swoją dywidendę, bo tak naprawdę dostaliśmy na razie 100 dolarów. Oczywiście będziemy dodawać wszystkie te rzeczy, wszystkie dywidendy, będą tutaj robić tak zwany DRIP, czyli Dividend Reinvestment Plan. Niekoniecznie w to samo, z czego dostaliśmy, ale na wybrane jakieś akcje ETF-y, które nam będą mogły przyspieszyć cały proces pasywnego dochodu, bo moim zdaniem dywidendy, mimo że nie są darmowe, to jest chyba najłatwiejszy proces, co prawda najwolniejszy też, pasywnego dochodu. Patrzymy sobie teraz na szybko na naszą wspaniałą tabelkę, którą myślę, że w przyszłym roku też już będę troszkę przerabiał. Jak widzimy, 10 dzień miesiąca średnio to był najlepiej płacący dzień. Były też dni, które w ogóle nam nie płaciły, chociaż z tego, co widać w tabeli, zazwyczaj drugi, trzeci tydzień był tym najlepiej płacącym z dywidend. Oczywiście to tylko taka fajna statystyka. Tutaj widzicie, mamy prawie 100 dolarów, ale w tych dokładniejszych wyliczeniach, które mam, już te 100 dolarów nam pękło. Także bardzo fajny wynik. Mimo wszystko z roku na rok podwajamy te dywidendy, co się bardzo cieszę. Nie będzie to tak łatwe w kolejnych latach, no ale na razie cieszę się, póki mogę. Zgodnie z tym, co mówiłem, świąteczny nastrój. Niestety ostatnio trochę chorowałem, miałem w planach o wiele więcej odcinków niż jeden bądź dwa w tym miesiącu. Dzisiaj jeszcze miałem małą awarię w domu, nasza kotka rozwaliła świecę, a w zasadzie wylała wosk, miałem sprzątania chyba przez 3 godziny. Sam się uczę, mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe, że gadam czasem jakieś kocopoły, jak coś wiecie, to poprawcie. Zapraszajcie znajomych na mój kanał, bo myślę, że jest to taki kanał, w którym pokazuję, że taki szaraczek jak ja może zacząć inwestować, może coś tam nawet zarabiać na giełdzie bez milionów, bez grubych tutaj jakichś dealów. Plan na przyszły rok jeszcze nie wiem, te mityczne 1000
subskrypcji, oczywiście może jakieś streamy na żywo, jeśli się uda, jeśli będzie czas. W przyszłym roku biorę ślub z moją narzeczoną, także zobaczymy, ile tego czasu faktycznie będziemy mieć. Trzymajcie się. Odcinek pewnie jeszcze będzie jeden przed świętami, ale ci, co go nie zobaczą, życzę wam wszystkiego dobrego, wesołych świąt, bądź świąt jakich takich, jakie sobie życzycie i świętujecie. Do zobaczenia.